BalconyTV. Cześć, tu Hubert z BalconyTV. Nagrywamy dla was tarasu Hill Hostelu w Poznaniu, a dziś naszym gościem jest Las. Hej. Cześć. Co dla nas dzisiaj zagrasz? Zagram I Can Be a Girl. Przed wami Las. Muszę o to zapytać, gdyż pamiętam doskonale twoje nagrania jeszcze z czasu, kiedy nie używałaś
pseudonimu i choć były one równie dobre jak te dzisiejsze, to jednak przepaść w stylistyce jest ogromna. Skąd ta zmiana? Rzeczywiście bardzo moja muzyka zmieniła się przez te kilkanaście lat. Myślę, że głównym powodem tego, że robię teraz taką muzykę, jest to, że bardziej dojrzałam muzycznie, jestem bardziej świadoma. I też na swojej drodze poznałam dużo ludzi, którzy pokazali mi dobrą muzykę i zainspirowali mnie czymś, czego wcześniej może nie słyszałam. Rozumiem. W jednym z wywiadów podkreślałaś, jak ważnym dla Ciebie czynnikiem wpływającym na Twoją twórczość jest miejsce, w którym się znajdujesz. Nawiązuję tutaj m.in. do Twojego utworu New York. Powiedz mi, czy jest takie miejsce na świecie, gdzie chciałabyś, aby ludzie usłyszeli Twoją muzykę, albo gdzie chciałabyś po prostu zagrać? Tak naprawdę staram się nie ograniczać. Chciałabym wszędzie zagrać i chciałabym, żeby wszyscy lubili moją muzykę. Więc droga wolna, po prostu jakby chciałabym, żeby ludzie w Polsce słuchali mojej muzyki i chciałabym, żeby ludzie za granicą, nie wiem, w Stanach, Chinach, gdziekolwiek. Jeśli byłabym w stanie dotrzeć do tych ludzi, jeśli by im się to spodobało, to fajnie. I oby tak było. Naszym gościem była Laz. Jej poczynania śledźcie w mediach społecznościowych, szukajcie Laz na Facebooku oraz YouTubie. Podobnie także jak naszych nowych odcinków, subskrybujcie nasz kanał na YouTubie oraz Facebooku. Dzięki. Back in ETV.